Witam, witam wszystkich zrzutomaniaków, lasoholików i zbieraczy poroża różnego rodzaju runa leśnego. Ja tutaj smaruję w końcu na swoje rewiry zrzutowe. No i już na dzień dobry wyskoczyły mi tutaj sarny, poleciały tam do przodu. No ale słuchajcie, ja tutaj nie przyszłam dla saren, a bardziej dla jeleni, a konkretnie to dla tego, co noszą na swoich szanownych główkach. No i tak myślę, że ten sezon będzie dla mnie równie udany jak poprzedni sezon, ale to się okaże, czy po sezonie powiem, że wychodzę z sezonu z tarczą, czy raczej na tej tarczy. Mam nadzieję, że to będzie to pierwsze. Przedzieram się tutaj przez te chaszcze i taka fajna, ciekawa krzewinka tutaj rośnie z owocami. Bardzo ładnie to wygląda. A co do śladów, jest ich dosyć sporo. Są odchody byków, są odchody łani, są kopyta. Tutaj jest właśnie taki wydeptany szlak, szły w tamtą stronę. Zresztą dosyć dużo jest tutaj takich szlaków powydeptywanych. Ale nie widzę dzików. W tamtym roku powiem wam, że chodząc tutaj, to te tereny były tak sprute, że szok. No dla bardziej takich używających prawnego języka tereny zbuchtowane, bo dziki buchtują. W każdym bądź razie tereny były tutaj bardzo poryte przez dziki. Teraz sami możecie zauważyć, nie ma w ogóle śladów rycia przez dziki, nie ma tych dzików. A jeżeli są, to jest ich niewielka ilość. Ja jeszcze nie spotkałam. A w tamtym roku było ich tutaj dosyć sporo. No kiedy nie przyszłam, to dziki były widoczne, widziałam je. No i teraz tak chodzę tutaj. O! Pokrzywki świeże. Luty. A u mnie już pokrzywy rosną młode. Cenne źródło witamin dla organizmu człowieka. Bardzo zdrowe jest, słuchajcie, jeść pokrzywę, zrywać właśnie taką młodziutką, jak przed chwilką pokazywałam, i dodawać ją do sałaty, jeść jako surówkę do obiadu. Ma ona naprawdę bardzo dużo mikroelementów, jest bardzo zdrowa, także śmiało polecam jedzenie świeżej pokrzywy. Oczywiście, słuchajcie, umytej uprzednio. O, tutaj są świeże ślady kopyt. Ale dzików nie ma. Tak jak właśnie mówię, chodzę sobie. O! Jak na zawołanie. Jest tutaj coś przyryte. No to jakiś się jednak ostał. No ale to mimo wszystko jest tyle co nic. W zeszłym roku tutaj było tego. Ten teren był praktycznie przeorany całkowicie. No i tak chodząc sobie tutaj, myślę, jak ten czas szybko zleciał. Rok czasu. Tu w tych właśnie terenach podniosłam moją słynną trójeczkę, piękną parkę i pojedynczego zrzuta. Ile się od tamtego czasu, słuchajcie, wydarzyło. Wczoraj nawet oglądałam film u Bogusia na kanale Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. O, tutaj też jest troszeczkę pobuchtowane przez jakieś resztki dzików. No i właśnie oglądając u niego film, on też wspominał swoją rocznicę. No i ja też powiem, także dużo się wydarzyło dzięki kanałowi, który założyłam. Poznałam bardzo dużo ciekawych osób, fajnych. Też ponawiązywałam znajomości bliższe, dalsze, z niektórymi utrzymuję bardzo ścisły kontakt. Spotykamy się, z niektórymi są to tylko wymieniane jakieś zdania na Messengerze, na Facebooku, czy w komentarzach na YouTubie, a z kilkoma osobami te relacje są naprawdę bardzo silne, przyjacielskie, można powiedzieć. Spotykamy się, utrzymujemy ścisły kontakt i jest to naprawdę fajne, słuchajcie, doświadczenie, jak taki kanał rok czasu może zmienić dużo w naszym życiu na plus.
bo oczywiście to jest wielki plus tego wszystkiego. Jakieś ptaki się odzywają, ale znowu zaczyna tutaj wiać. Kurczę, rano było nawet tak dosyć cicho, a teraz tutaj zaczyna powiewać. Ho, ho, ho! Mówię jak Mikołaj. Zobaczcie, ile jemioły tutaj jest na tej brzozie. Jaka piękna, dorodna, tłusta jemioła. A ja, kurczę, na Wigilię szukałam. Skakałam po drzewach, kombinowałam. A tutaj tak niziutko jest, taka piękna. Zobaczcie, ile ona ma tych białych kuleczek. Całe girlandy tutaj wiszą, te jemioły. Fantastyczny widok. A oprócz jemioły, oczywiście są tutaj jeszcze dziady. To dziadostwo, słuchajcie, rośnie wszędzie. Też teraz już odzież nakładam inną. Z tego względu, żeby się w te dziady nie obrać, bo w tamtym roku chodziłam w takiej, co mi się to dziadostwo przyklejało, później skubanie. No chyba już nie muszę nic więcej dodawać. Każdy wie, jak się skubie z dziadów. Także też czas mnie nauczył. Tutaj takie doświadczenia nowe zdobyłam, że odzież musi być taka, żeby się nie przyczepiały dziady. Przede mną są kolejne dziady. Także weszłam, słuchajcie, na pole dziadowe. Tu są. I tutaj są. I tam dalej są. Ale dziadowisko. Kurczę, co stąd wyjść. Te świerki mnie tutaj kuszą. Idę w te świerki. Idąc tutaj przez te chaszcze, przez bagna, nieopodal krzaczka, siedzi sobie zajączek. I pokicał sobie dalej. Przycupnął za drugim krzaczkiem. Jaki słodki. Jakiś taki mało wystraszony. Pokicał. I dalej siedzi. Poszedł. Zajączek poleciał tam, a ja idę jeszcze tutaj dalej przed siebie. Zając pokicał. Jeleni nie ma. Jest tylko to. I mogę sobie zaśpiewać. A one były tu wszędzie. I ślady są. I dalej guzik będzie. I gdzie te moje zrzuty? Kurczę. Łażę tu i łażę. Krążę i krążę. Ślady są. Kubki są. A zrzuty gdzie? Mam nadzieję, że jeszcze noszą. Że nic nie zgubiłem. Tu kolejne odchody. Te są łani. Leszczyna kwitnie. Wiosna się zbliża. Zrzutów czas. A tu nie ma nic. Przed chwilą wlazłam w dziadowe pole i mogłam sobie śpiewać tak jak Lady Punk śpiewał marchewkowe pole, tak ja mogłam śpiewać dziadowe pole. Dookoła dziadowe pole. Polacy po Nowym Ładzie będą czwartą falą dziadów. Będzie można spokojnie o nas nakręcić. O! O! Co to jest? Z czego to? Z dzika chyba. O! Kości. O! Żuchwa. Chuj, zębiska. Komu brakuje w uzębieniu? To mogę tutaj nowy garniturek komuś sprezentować. Piękny. Pisać mi na priv. Kto chce? Funkielnówki. A gdzie reszta z niego? Porozciągana pewnie. Gdzieś pewnie leżą tutaj. W tamtych chaszczach.
lesie dobiegł już końca. Wracam do domu. Ściemniło się. Mimo, że nic nie podniosłam, to jednak wyjście uważam za udane. Za bardzo udane. Słuchajcie, wracam naładowana pozytywną energią, humorem i tego samego życzę Wam. Pozytywnej energii, humoru, radości. No i przede wszystkim, kochani, życzę Wam zdrowia. Także trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!